Wstaję wkurwiona i wciąż głodna ambicji, bo wiesz, że nie skonam tak szybko, tak jak inni, choć chcieli mnie stłamsić i rzucić na pożarcie. Pierdolę ich zdanie, ale mówię to pół żartem, bo szanuję krytykę, to nawet speaker, bo wiem to raz, ale i głośno przez muzykę, płynąc tym bitem, bo robiłam to i będę robić, bo wiem, gdzie idę, branża, w której czasem musisz stać się skurwysynem, to szczera prawda. Znam parę osób, co dla sosu poszliby w piach, mam obbadane środowisko, więc gram na bank, mam maybe style, dobrywam rap dam, chociaż mówią, żebym zgasła, bo dopiero zaczynam świecić. Wciąż uczymy się na błędach, tak jak dzieci, nikt nie jest święty. Czym jest muzyka dla was po drugiej stronie? Zwykłym produktem, czy waszym drugim domem? Powiedz. Nikt nie pyta mnie o rap mój, tylko chcą widzieć mnie w ubranku, traktować jak kukiełkę z promujących targów. Dawno się wyzbyłam wstydu, słabości i strachu, czuję, że mam wpływ na otaczający świat. Nikt nie pyta mnie o rap mój, tylko chcą widzieć mnie w ubranku, traktować jak kukiełkę z promujących targów. Dawno się wyzbyłam wstydu, słabości i strachu, czuję, że mam wpływ na otaczający świat znów. Miałam wrażenie, że wracam do punktu wyjścia, ciągłe spiny, brak czasu, chwili, by móc oddychać. Dawno nie gadałam szczerze z samą sobą, ale wciąż uczę odkrywać się na nowo. Chwila zwątpienia jak pono, a wystarczy słowo, by znów pobujać głową do bitów nocą. Czasem się zastanawiam, co by było, gdyby takimi numerami dziś utrzymać się i żyć. Tym pytasz, po chuj nam liczby, po chuj nam forsa, po chuj nawijać, że masz Rolls Royce'a. Do życia kontrast, szał, media i kontrowersje stworzyły show biznes i chociaż nie chcę, to w tym uczestniczę, bo nie chcę milczeć, chcę zapewnić sobie przyszłość mojej rodzinie, by nam w życiu pykło, to właśnie real talk. Chyba urodziłam się w złych czasach, bo za te wersy w 90-tych mogłabym sobie kupić pałac. Chcą widzieć mnie w ubranku, traktować jak kukiełkę z promujących targów. Dawno się wyzbyłam wstydu, słabości i strachu, czuję, że mam wpływ na otaczający świat. Rap mój, tylko chcą widzieć mnie w ubranku, traktować jak kukiełkę z promujących targów. Dawno się wyzbyłam wstydu, słabości i strachu, czuję, że mam wpływ na otaczający świat.